Kargolów i pawlaków na domowym podwórku nie brakuje. Świadczy o tym liczba donosów, która wpływa do strażników miejskich, czy liczba interwencji służb mundurowych, które starają się rozwiązywać sąsiedzkie spory. Po to, aby sąsiadom żyło się lepiej, Rybnicka Straż Miejska wprowadziła specjalne pocztówki. Za ich pomocą można anonimowo powiedzieć sąsiadowi, co leży na sercu. Jak dobrze mieć sąsiada, jak dobrze mieć sąsiada. On wiosną się uśmiechnie, jesienią zagada. W skrzynce na listy, za wycieraczką samochodu albo za drzwiami. Nowe pocztówki można znaleźć wszędzie i choć przypominają te tradycyjne kartki, to bynajmniej nie ma na nich pozdrowień z wakacji. Nie ma też świątecznych życzeń. Parkuj swój samochód w sposób mniej uciążliwy dla innych. Wyprowadzaj swojego psa na smyczy i sprzątaj po nim. Nie śmieć, nie spalaj odpadów, zachowuj się ciszej. Na kartkach znajdują się bowiem sugestie jednego sąsiada względem drugiego. Dzięki takiej kartce można anonimowo, bez niepotrzebnych emocji, a często i rękoczynów, zwrócić komuś uwagę. Stworzyliśmy wzór pocztówki, kartki dla sąsiada, na podstawie której możemy dać do zrozumienia swoim sąsiadowi, tudzież innej osobie, jeśli widzimy, że zachowuje się ona niezgodnie z normami społecznymi, popełnia wykroczenia, a boimy się, nazwijmy to wprost, donosić na swojego sąsiada, gdyż w Polsce jeszcze tak to jest odbierane. Można to zrobić w sposób anonimowy, można zasygnalizować swojemu sąsiadowi, że działa nie do końca tak, jak inni by sobie tego życzyli. A sytuacji, kiedy sąsiedzi zachodzą za skórę, nie brakuje. Powiedział, że ja mu wszedłem przez balkon do mieszkania. Uprzejmie na mnie donosi, że stoję nie w tym miejscu, co trzeba, jeśli chodzi o parkowanie tutaj pod blokiem. Za głośno, w godzinach takich to jest cisza nocna. Sąsiad, który po piesku nie sprząta swoim, choć mam również swoje psy i uważam, że należy sprzątać. Takiej sytuacji jest sporo na co dzień. I tego typu sytuacje ma rozwiązać pocztówka Rybnickiej Straży Miejskiej. Jest to jak gdyby taki półśrodek pomiędzy wypomnieniem komuś tych błędów twarzą w twarz, a powiadomieniem już odpowiednich służb. Te odpowiednie służby też na tym skorzystają. Być może pocztówki rozwiążą nie jeden sąsiedzki problem i nie będzie konieczna interwencja strażników miejskich czy policjantów. Z reguły przez telefon nikt nie mówi, że solą w oku jest jakieś postępowanie swojego sąsiada, tylko że widzi pewne nieprawidłowości i chciałby, żeby podjął stosowną interwencję. W momencie, kiedy strażnicy przyjeżdżają na miejsce, okazuje się, że ten konflikt sąsiedzki trwa już bardzo długi czas. I wtedy strażnicy stają się jak gdyby rozjemcami do rozwiązywania wszelkich sporów. Na kartce można czarno na białym napisać, co sąsiadowi leży na sercu. Straż Miejska ma nadzieję, że kartki pomogą załagodzić napięte sąsiedzkie relacje.